Jeszcze nie mam drugiego filmiku. Nie. Przestań mnie straszyć. Wiesz, że filmik można zrobić w 2 dni? A da się w 1 dzień nawet zrobić. Dzisiaj jest 29, mam zamiar wstawić 30. Nie będę spała całą noc. Tak jest. Elo mordy. Jutro jest Halloween. Znaczy, Halloween. Sorry, zawsze mi się myli. Dziwne święto. To jest chyba jedyny dzień, w którym dzieci mogą dostać cukierki od nieznajomych. Ludzie przebierają się za straszne potwory, które wcale nie są straszne. Przepraszam? Czy może dla mnie? Ale ja ogólnie mało czego się boję. Skoro jutro jest Halloween, to pozwolę sobie opowiedzieć wam historię, która zdarzyła się naprawdę. I to chyba jest w niej najstraszniejsze. Kiedyś nagrałam ducha. Dobra, od razu chcę powiedzieć, że to nie jest komfortowa sytuacja i ja nie lubię o tym rozmawiać. Ja się naprawdę boję. Ja się naprawdę boję duchów. Co musicie wiedzieć przed tą historią? Od 5 klasy podstawówki do 3 liceum mieszkałam z moją rodziną na Wawrze, w starym domu, który mieścił się na ulicy Paczkowskiej. Lolololole. Dom był stary, duży i dziwny. Czułam tam jakąś czyjąś obecność. I czasami na przykład ktoś zastukało w pokoju obok. Słyszało się kroki, które wcale nie były krokami twoich domowników. Tam było strasznie. Dlaczego to jest istotna informacja? Otóż, słuchajcie, raz sprawdziłam adres mojego domu w Google. Wyskoczyło mi, że kiedyś był tam dom starców. Przysięgam, słowo harcerza. Nigdy nie byłam harcerzem. Link w bio, jeżeli nie wierzycie. Dom starców? Wszystko! Tylko k***a nie dom starców. W sensie, w tamtym domu na pewno kiedyś ktoś umarł. Umówmy się, dobrze? Raz byłam sama w domu i nagrywałam snapy. Nagrywałam siebie. Hello! Dziwne, prawda? To chyba była pierwsza liceum albo druga liceum. Miałam wtedy 16 lat. Nagrałam tego snapa i nagle w tle pojawił się cień. Proszę bardzo, to jest ten snap. Ani Natalio. Jebubać! Trzeba spalić dom, mordy! Ach, ci fanowie, myślałam, że ktoś jest za mną. Naprawdę nie mogę z nim wytrzymać, naprawdę już nie mam sił. Fanowie. Kiedy zobaczyłam tego snapa i ten cień, wyszłam z domu. Po prostu wyszłam z domu. Pokazałam ten filmik mojej mamie, prosząc ją, żebyśmy się jak najszybciej wyprowadzili. Nie, Asia. Asia, to nie jest możliwe, żeby to był duch. Bo przecież duchy nie istnieją. Duchy nie istnieją. Mama powiedziała, że pewnie ktoś mi wszedł wtedy do domu. Na pewno ktoś wszedł do domu, więc spokojnie. Więc nie wiem, co gorsze. Była osoba, czy to był duch. Nie, ważne, że żyje, prawda? Tym filmikiem poszłam jeszcze do księdza. Tak jest, do księdza. Córka marnotrawna, który powiedział, że będzie się za mnie modlić. Super. Dzięki. Dzięki za wsparcie. Ksiądz nie pomógł. Ale na moje wsparcie zawsze możesz liczyć. Wow. Kim ty jesteś? Twoim diabłem stróżem. Czyli co robisz? Czyli jestem przy tobie, kiedy chcesz popełnić złą decyzję i mówię ci, że to jest dobry pomysł. Czyli to ty! Tak, ja! Kazałaś mi rozszerzać włos na maturze. Chodź tu, dorwajcie! To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. Otwieram dyskusję. Czy to był duch? Czy ktoś mi wszedł do domu? Jak myślicie? Porobiłabym coś złego. Historię, która zdarzyła się naprawdę, która jest przerażająco straszna i mam nadzieję, że posikacie się w gacie. To nie było takie o, tylko było takie o. Co, boicie się? Tak, to byłoby na tyle, moi drodzy. Dzięki, że jesteście, trzymajcie się, elo mordy. A subskrybujcie kanał i lajkujcie, dobra? Może troszeczkę
Posiedzę sobie na Instagramie. A właśnie, zapomniałabym. Halo, mody. Nie zapominajcie, co tutaj robić. Trzeba śledź pięć na Instagramie. Nagrałam filmik i teraz se posiedzę na Instagramie. Daj mi do ja. Ty nie jesteś warta mnie. Poszalałaś. Moja mama ma na nazwisko. Bang. Powiedz ty, Magda. Co? Moja mama ma na nazwisko. Okej. Okay. Elo, mordy. To już.